Tak, Tak? tak, Okej, tak. świetnie, to się dobrze składa. Tak, Klara bardzo dobrze wprowadziła w Was temat. Chodzi o cele zrównoważonego rozwoju, które są podstawą tak zwanej agendy 2030 stworzonej przez ONZ. I wszystkie te cele krążą wokół 5 obszarów. Po angielsku to oczywiście brzmi świetnie, bo wszystko jest na P. People, Planet, Prosperity, Peace i Partnership. Po polsku już nie tak dobrze, ale przesłanie jest nadal bardzo optymistyczne i bardzo pozytywne. To, co chcę Wam powiedzieć, to była taka moja refleksja z ostatnich konferencji, w których brałam udział. Te cele nabrały kształt takiej formy, w której je znamy dzisiaj, czyli 17 celów, w 2015 roku. I wyobraźcie sobie, że to było zaledwie 6 lat temu. Wiele już zdążyło się wydarzyć, jeżeli śledzicie jakby wszystkie kwestie związane z edukacją ekologiczną przez ekologią. Bardzo duży progres jest, ja też to widzę w swojej pracy edukacyjnej, jeżeli chodzi o świadomość nawet najmłodszych. Przepraszam, troszkę mi kartą dokucza dzisiaj. Natomiast zamysł całej agendy, to liczba 2030 nie jest przypadkowa, ponieważ cały zamysł agendy i celów zrównoważonego rozwoju jest taki, abyśmy do tego roku z tych celów się wywiązali, abyśmy je zrealizowali, aby one stały się rzeczywistością. I to w zamyśle ma nam zapewnić równowagę pomiędzy półkulami, nie tylko mózgowymi, ale przede wszystkim tymi na świecie, północą a południem, ale też równowagę w przeróżnych aspektach tego, jak człowiek w świecie funkcjonuje, stąd też te 5 obszarów, które widzicie. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek zetknęliście się z celami, więc pozwoliłam sobie tutaj zrobić taką planszę, na której one wszystkie są. I to, co jest w celach istotne, ja myślę, że w toku prezentacji to zobaczycie, a mam nadzieję też, że poczujecie na tych dwóch przykładach, które dzisiaj dla Was mam. Ich jest 17, ale one w wielu miejscach się przenikają, w wielu miejscach funkcjonują wspólnie. Można je realizować, wybierać to, co szkoła na przykład, albo firma na przykład, albo ja jako człowiek na przykład jestem bardziej skłonny robić, jest mi łatwiej, warto od czegoś zacząć. Natomiast to, żeby one wszystkie były dobrze zrealizowane, wymaga tego, żeby wszystkimi się w jakiś sposób zająć. Chciałam się odnieść do tego klimatu, o którym dzisiaj mówimy, bo mówimy o szkole w dobrym klimacie. Jak popatrzycie na tych 17 celów, to zobaczycie, że jedynie w 13 dosłownie wspomniany jest klimat, czyli cel 13 działania w dziedzinie klimatu, ale to nie oznacza, że wszystkie inne na ten klimat nie wpływają. I ten klimat rozumiany dwojako, no bo właśnie jaki w końcu chcemy mieć ten klimat? Chcemy mieć dobry klimat, chcemy mieć dobry klimat w szkole i dobry klimat w ogóle na świecie, na naszej planecie. I ten klimat tutaj w naszym dzisiejszym spotkaniu ja pozwolę sobie przedstawić dwojako. Z jednej strony mamy ten dobry klimat, w którym emisje nas nie przytłaczają i dwutlenek węgla, tudzież wszystkie inne gazy przeliczone na ekwiwalent dwutlenku węgla nas nie dobijają, ale mamy też dobry klimat, czyli to otoczenie. I to się może przejawiać w wielu kwestiach. Ja tutaj pozwoliłam sobie wybrać przykładowe cele, ponieważ przykładowe zadania, przepraszam, w celach, ponieważ każdy cel z tych 17 ma swoje zadania, to takie coraz bardziej do szczegółów schodzimy. I ja tutaj wybrałam kilka z nich po to, żeby Wam pokazać różnorodność i też żeby wskazać Wam jakby różne ścieżki czy różne możliwości, którymi szkoła może się posługiwać, które szkoła może wykorzystać, żeby te cele realizować. Więc mamy dobry klimat pod kątem emisji, dobry klimat pod kątem otoczenia. Na środku umieściłam dobre zdrowie i jakość życia, bo to jest przykład tego właśnie, jak cele się przenikają. Czyli jak będziemy mieć te zaopiekowane i te drugie zaopiekowane, to dobre zdrowie i jakość życia na pewno też w tym się zmieści. Ale w każdym z tych celów zadania są bardzo różne. I wiele z nich jest albo może zawierać element edukacyjny, który dla szkoły jest naturalny, jeżeli chodzi o procedowanie, o działanie z danym celem. Czasami to mogą być jednakże bardzo konkretne działania. Tylko jeszcze może tytułem wyjaśnienia, ponieważ tego nie ma dalej w prezentacji, ale jak będziecie mieli ochotę, to podeślę Wam przykłady, bo możecie spojrzeć na te zadanie i pomyśleć, no dobrze, ale jak ja mam to robić, jak konkretnie to wykonać? Tutaj na przykładzie tego celu, który wydaje się może najmniej intuicyjny, czyli dobre zdrowie, jakość życia, mamy takie zadanie wzmocnić zapobieganie i leczenie uzależnień od środków odurzających, w tym narkotyków,
alkoholizmu oraz szkodliwego spożywania alkoholu. Szczerze, to może być nawet lektura na liście lektur. To może być coś, o czym, co spowoduje, zainicjuje dyskusję z waszymi podopiecznymi, z uczennicami, uczniami, tudzież, no właśnie, ten bardziej inkluzyjny język z osobami uczącymi się. Więc to naprawdę mogą być czasami drobne działania, drobne elementy, które jeżeli chodzi o całą szkołę, mogą się złożyć w jakiś pełny obraz dla waszych podopiecznych, który będzie mówił o tym klimacie z obu stron. Więc to przykładowe zadania. Ja bym chciała omówić ten dobry klimat w kontekście emisji, w kontekście tego, jak nie chcemy, chcemy, żeby te emisje malały. Na przykładzie dwóch rzeczy w szkole, właściwie każdej obecnych. Pierwszy punkt to jedzenie, w drugim punkcie będę mówić o transporcie. Jeżeli chodzi o jedzenie, takie ogólne wytyczne, tutaj widzicie pierwszych pięć punktów. Ja odnoszę się, właściwie korzystam z takiego narzędzia jak standard WELL. To jest standard dla zielonych budynków, dla zdrowych budynków i właściwie pierwszy standard tak bardzo mocno nastawiony na człowieka. On w tych zadaniach, które ma spełnić dany budynek, żeby otrzymać certyfikat, jest nastawiony na to, w jaki sposób ludzie funkcjonują w budynku. I ten certyfikat jest przeznaczony najczęściej w tym momencie, uzyskują go biura, oczywiście szkoła też może go uzyskać, tak myślę. Natomiast on jest bardzo pożyteczny, jeżeli chodzi o takie myślenie właśnie o człowieku w instytucji, o człowieku w danej przestrzeni, o człowieku w ciągu całego dnia i w taki sposób, w jaki on funkcjonuje właśnie czy w szkole, czy w biurze, czy gdziekolwiek indziej. Nawet w domu możecie je zastosować, te zasady i to właściwie też z pożytkiem pewnie dla was. Więc tam w tym standardzie takie absolutne minimum, jeżeli chodzi o jedzenie, to jest tych pięć punktów, czyli zapewnienie owoców i warzyw, promowanie ich w widoczny sposób, to nie tak, że sobie tylko je mamy i chowamy w lodówce, ale że one faktycznie są. Czyli w przypadku szkoły, że ten poczęstunek jest wykładany gdzieś dla uczniów jako podwieczorek, jeżeli to jest drugie śniadanie, no to oni faktycznie wiedzą, że to jest to. Jeżeli piszemy jadłospis, to być może nawet w formie takiej wizualnej pokazujemy, dziś będzie jabłko. Podawanie informacji o składzie i tutaj to jest jakby standard, jeżeli chodzi o pakowane jedzenie, nie jest to standard, jeżeli chodzi o na przykład kuchnię, znaczy, oczywiście jest, bo za widowsko jest, ale chodzi mi o to, że nie zawsze jest to w jasny sposób pokazywane. Te informacje wszystkie o alergenach to jest absolutnie konieczne. No i wreszcie o zawartości cukru. Mamy podatek cukrowy, więc jakby wiadomo też, że to dotyka różnych napojów, ale w przypadku uczniów, czy w przypadku właściwie każdego, kto jakby nie ma wyobrażenia, ile tego cukru jest, podanie takich liczbowych danych właściwie niewiele oznacza. Więc w przypadku szkoły warto tutaj myśleć o tym, w jaki sposób też informujemy o tych wszystkich rzeczach, czyli obrazowo, w bardzo prostym języku, tudzież naprawdę pokazując na przykładzie, tak, że to jest ekwiwalent tylu łyżeczek cukru, które w innym przypadku musiałby zjeść oddzielnie. To jest bardzo obrazowe i często lepiej przemawiające od samych liczb. Kolejnie w tym standardzie są takie punkty, które już wymagają trochę więcej zaangażowania, to znaczy już musimy coś ograniczyć, już musimy wprowadzić dostosowanie do bardzo różnych potrzeb, czyli też to nastawienie na różnorodność. To jest na przykład taki punkt jak dostosowanie się do specjalnych diet. To mogą być diety spowodowane kwestiami medycznymi, ale mogą to też być diety spowodowane kwestiami światopoglądowymi albo religijnymi. Więc znowu wchodzimy tutaj w łączenie celów, tak? Tutaj mamy kwestie odżywiania, ale przecież też pewnej równowagi, zmniejszania nierówności, większej inkluzyjności, promowanie zdrowych porcji, zapewnienie edukacji żywieniowej. Tutaj jak największe pole do popisu oczywiście w szkole w ogóle jako instytucji powołanej do edukacji. No i takie cztery punkty, które też w tym standardzie są i które jakoś się łączą z takim hasłem, które być może wam się gdzieś przewinęło, być może gdzieś się słyszeliście, czyli dieta planetarna. Czyli to wszystko, co wiąże się z całym łańcuchem dostaw żywności i z tym, w jaki sposób myślimy o odżywianiu w skali globalnej. Czyli tutaj mamy wdrażanie odpowiedzialnego zaopatrzenia. To się może wiązać również z tym, w jaki transport jest przyjmowany po to, żeby to jedzenie do nas przywieźć. To jest kwestia zapewnienia dostępu do lokalnej żywności. Ja tutaj będę dalej mówić o tej lokalności, czemu ona jest taka istotna, ale wreszcie też to, co w diecie planetarnej jest istotne, ze względu też na to, jak
bardzo mocno, jak duże emisje powoduje hodowla zwierząt. O tym pewnie Kasia i Violetta będą mówić w kontekście naszych materiałów edukacyjnych. To także ograniczenie czerwonego i przetworzonego mięsa. Tutaj są już takie punkty, które są większym wyzwaniem, ale właśnie one mają na klimat bardzo duży impact. Więc one są tutaj wyróżnione na niebiesko z powodu bardzo ścisłego powiązania z celami, ale też z tego powodu, że w kwestiach klimatycznych one będą miały bardzo duże znaczenie. Nie ma tutaj jeszcze mowy o opakowaniach, ja za chwilę o tym też troszeczkę powiem. Nazwę tego standardu macie na dole, on też będzie w prezentacji. Ja postaram się wrzucić na czat link, może to też się przyda. Jeżeli chodzi o jedzenie, to też przedtem mówiliśmy o sklepikach szkolnych. Ja ten temat celowo pomijam, ponieważ mam wrażenie, że w czasie pandemii coraz więcej się pojawiło maszyn vendingowych w szkołach. Również ze względów higienicznych, też ze względu tego, że tutaj nie ma potrzeby obsługi dodatkowej ludzkiej. No i z tymi maszynami vendingowymi to jest taka historia, że oczywiście one są i one będą. Warto natomiast sobie zdać sprawę z tego, co my w tych maszynach vendingowych umieszczamy. Teraz oczywiście jest już możliwość umieszczenia takiego świeżego i tak zwanego jednodniowego jedzenia i to jest jedna kwestia, że możemy dokonać takiego wyboru, jakby w którą w ogóle stronę idziemy, czy jedzenia wysoko przetworzonego w rodzaju jakichś chipsów, batoników. Oczywiście, jak widzieliście na tej liście pierwotnie, niezgodnego z tymi wytycznymi, czy idziemy w kierunku tego tak zwanego jednodniowego jedzenia, zdrowego, świeżo wyciskanych soków na przykład, albo sałatek. To jest pierwsza decyzja, czyli zawartość. Druga decyzja, to jest właściwie nie do przeskoczenia przy maszynach vendingowych, to jest kwestia opakowań. Więc tutaj jedyne, co nam pozostaje, to szukanie tych opakowań, które albo są już z recyklingu, albo są możliwe do recyklingu, albo są możliwe do kompostowania, jeżeli mamy takie możliwości. Więc tutaj też samo wypełnienie tej maszyny jest istotne, jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne i ekologiczne, jeżeli już w ogóle tę maszynę vendingową mieć musimy, bo na przykład nie mamy stołówki. Te kwestie opakowań też będą istotne, jeżeli na przykład w waszej szkole czy na wycieczce stosujecie catering, tak, czyli zamawiacie jakby gotowe porcje, to wszystkie te elementy też możecie wziąć pod uwagę jak najbardziej i lokalność jedzenia, i dostawę, i opakowanie. Wreszcie w przypadku maszyn vendingowych tutaj jest taka dosyć istotna kwestia, czyli nawyki, bo nawyk, który one wykształcają, to jest to, że to jedzenie zawsze jest dostępne, to jest pierwsza kwestia i że go nigdy nie trzeba przygotowywać, że ono po prostu jest na wyciągnięcie ręki. I tu też trzeba sobie zadać pytanie, jakby czy to faktycznie jest ten przekaz, który chcemy uczniom w szkole i uczennicom w szkole dawać. O lokalności powiedziałam, że powiem trochę więcej i nie przypadkiem się tutaj pojawia na slajdzie awokado, ponieważ awokado stało się takim symbolem jedzenia no pożądanego, często wykorzystywanego, fajnie w kanapeczce, fajnie w sałateczce, no ale jednak transport, jednak nie jest to lokalne jedzenie. Cały ten transport awokado pozostawiający ślad węglowy. Wszystkie te uprawy, które niszczą zupełnie inne przestrzenie, czyli też różnorodność, bioróżnorodność, po to, żeby tego awokado było więcej, żeby to zapotrzebowanie spełnić. No to tutaj są takie kwestie, o których warto mówić, warto uświadamiać także w kontekście jedzenia. Ja tutaj wymieniam dwa przedmioty, tak troszeczkę mając z tyłu głowy, że to nie tak powinno wyglądać, czyli jakby oczywiście i nauczyciele geografii, i biologii mogą mówić o tych kwestiach, czyli transportu, świadomości, tego jak, w jaki inny sposób na przykład możemy to awokado w naszej diecie zastąpić lokalnymi produktami, to wszystko można omawiać, ale fakt jest taki, że to nauczanie powinno być w jakiś sposób uspójnione i nie przypisane do konkretnego przedmiotu. Takie to jest trochę myślenie o celach, że one się będą, o celach zrównoważonego rozwoju, że one będą przenikać do różnych przedmiotów, więc też pomyślcie, bo być może w waszych przedmiotach, tych, których nauczacie, też te elementy da się w jakiś sposób wpleść. Nie byłabym sobą, jakbym nie poruszyła tematu wody, bo wiadomo, najlepiej kranówka. Najlepiej dlatego, że odpada nam właśnie to wszystko, o czym mówiłam wcześniej, czyli transport i opakowania i zasoby zużywane do produkcji tego. Na przykładzie szkoły mojego dziecka wiem, że możliwe jest stoszenie poidełek. One w czasie pandemii były niedostępne, znaczy nie można było z nich pić bezpośrednio. Natomiast nadal można było napełnić swoje butelki, więc tutaj też kwestia takiej infrastruktury dla uczniów i edukacji, że to nadal jest coś do wykorzystania. No tudzież faktycznie można napełnić po prostu wodą z kranu. Mówimy tu o tej dostępności, to jest powszechna dostępność. Nie ma też tutaj dyskryminacji pod kątem, czym nie stać na butelkę wody wśród uczniów. To jest może
brzmi absurdalnie, ale często jest dosyć istotnym aspektem. Wreszcie tutaj też wymieniam te przedmioty, czyli chemia, matematyka, wiedza o społeczeństwie i to też możecie otworzyć jeszcze dlaczego akurat te. Chemia, wiadomo, skład wody, tutaj jest najczęstsze zastrzeżenie, czy ta woda się nadaje do picia. No jeżeli woda w szkole czy gdziekolwiek indziej się nie nadaje do picia, to mamy problem. Matematyka, tutaj kwestia liczenia, którą wykonują często dorośli nawet, jak wdrażamy na przykład w firmach taki cały system picia spoidełek, to oni faktycznie wykonują te działania matematyczne, czy to się opłaca, znaczy o ile mniej my będziemy inwestować w wodę mając spoidełka, zamiast kupować dla wszystkich wodę w butelkach. I to samo się robi na poziomie gospodarstwa domowego. Wreszcie wiedza o społeczeństwie, czyli jak to funkcjonuje, przepraszam, w skali całego kraju, jaki to może być impact jednej osoby, a wielu osób skupionych w jednym miejscu. Być może znacie, być może nie, kadr z filmu Marsjanin, Matt Damon hoduje jedzenie na Marsie. Ale żeby hodować jedzenie na Marsie, to trzeba w ogóle wiedzieć, jak się hoduje jedzenie, jak się uprawia jedzenie i jak to w ogóle zrobić. I to można robić w ogródku przyszkolnym. Ja pamiętam jeszcze zanim w ogóle pojawiły się cele zrównoważonego rozwoju, taką bibliotekę na Białołęce, która miała swój ogródek warzywny, więc też jakby instytucja publiczna, bardzo dostępna i tam faktycznie można było sobie hodować marcheweczki i inne warzywka. I dlaczego to jest istotne? Po pierwsze daje konkretną umiejętność tego, że ja potrafię siebie wykarmić, że ja wiem jak to zrobić, że to nie jest abstrakcyjne, że to jedzenie się nie pojawia znikąd, że ono faktycznie musi odbyć jakiś proces, żeby stać się jedzeniem, że to trwa. Więc to jest też budowanie świadomości. I ja tutaj wspominam o zamkniętym obiegu, ponieważ to jest taki najprostszy przykład, na którym ten zamknięty obieg możemy pokazać. Czyli od tego, jak coś jest jedzeniem, jak mamy te resztki, na przykład obierki i je kompostujemy i jak to znowu staje się nawozem. To jest coś, co jest totalnie namacalne i totalnie naoczne dla dzieci. To jest taki, wiecie, na żywo eksperyment, jak działa zamknięty obieg. Więc ja polecam ze wszechmiar tego typu eksperymenty. To tyle, jeżeli chodzi o jedzenie. Tutaj zdjęcie dzieci w Barcelonie to jest rowerowy autobus do szkoły. Rowerowy autobus do szkoły jest taki jak autobus szkolny, czyli on jeżdża o określonej godzinie, z określonego miejsca. Ci, którzy chcą, się dołączają. Po drodze ma zoptymalizowaną trasę i po drodze są konkretne szkoły, do których te dzieciaki dojeżdżają. No i to jest, zajmuje mniej więcej pół godziny. Czy to jest do zrobienia? Wiecie, tam też kiedyś nie było do zrobienia. Zaczęło się od 5 rodzin. Teraz już setki ludzi się do tego dołączyły. Więc jak najbardziej jest do zrobienia. Czy w naszym klimacie? No znowu pytanie, jaki ten klimat chcemy mieć? Ale żeby nie było, że tylko o rowery chodzi, bo to nie tylko chodzi o rowery. Chodzi o to, że jak się ludzi nakłania do tego, żeby coś robić, to też po pierwsze trzeba im zapewnić infrastrukturę. W przypadku rowerów, hulajnóg, rolek, na czymkolwiek dzieciaki teraz dojeżdżają, no moje akurat na tych trzech różnych rzeczach, więc łatwo mi to przychodzi wymienić, to też przydają się i zadaszone parkingi, takie rowerowo-hulajnogowe, czy jakieś skrytki, gdzie można zostawić kaski, czy faktycznie te rolki postawić, ale też na przykład prysznice. Ja sobie słabo wyobrażam nastolatki, które chcą mieć w szkole nieskazitelny makijaż, które przyjeżdżają na rowerze i nie mogą tego prysznica wziąć. Tak? Wspominam też tutaj o szafach suszących, taki skandynawski zdaje się wynalazek, gdzie faktycznie dzieci codziennie wychodzą na dwór, ale mogą potem te ubrania wstawić do szafa suszy. No znowu, szafa susząca, pamiętajcie, przy naszym węglowym pochodzeniu energii może nie być najlepszym rozwiązaniem. Ale daję o tym znać, bo to też są takie rozwiązania, które często sprawiają problem, czyli co robić z tymi rzeczami, jak ja na przykład jadę w deszczu albo idę, bo akurat mam blisko do szkoły, ale jednak te wszystkie ubrania są mokre. Te dwa pozostałe punkty, o których wspominam, to zamawianie transportu na wycieczki, bo tutaj też już warto myśleć w całym łańcuchu dostaw, czyli jaki ten transport jest, jakim zamawiamy. I wreszcie, na przykład w Warszawie to świetnie funkcjonuje, dofinansowanie do biletów, czyli transport publiczny dla dzieci w pewnym wieku jest bezpłatny, ale jeżeli tak nie jest, to żeby też starać się szukać możliwości dofinansowania do tego transportu. I to nie chodzi tylko o to, że dzieci mają zniżki na transport, ale czasami faktycznie one dojeżdżają z większej odległości, mają do pokonania, mają transport, który na przykład nie jest tak dobrze dofinansowany, albo po prostu ich na to nie stać. Więc też tutaj wszystkie te możliwości warto wziąć pod uwagę i uruchamiać jak najczęściej. To, o czym czuję się w obowiązku powiedzieć, bo
Wydaje mi się, że to dotyka coraz większej grupy dzieci. Ja używam tego określenia depresja klimatyczna. Psychologowie, mam podać też może taki wywiad, starają się tego pojęcia nie używać, znaczy starają się nie diagnozować depresji klimatycznej, jak diagnozują to oczywiście depresję. Dlatego też po angielsku to eco-anxiety brzmi jakoś lepiej, taki lęk przed zmianami klimatu, aczkolwiek to jakby totalnie wiąże się ze zdrowiem psychicznym, bo objawia się podobnie, czyli takim obniżonym nastrojem, niepokojem, lękami i potęgują to dwie rzeczy, to znaczy jeżeli ja mam poczucie, że nie mam wpływu na tę sytuację, no to też jakby to ma silniejszy impact na mnie, a ponieważ dzieci są grupą bardzo mocno akurat jedną z dwóch najmocniej narażonych na tego typu lęki, to warto też na to zwrócić uwagę, żeby przez ten rodzaj prowadzonej edukacji czasami tego nie wywołać albo nie wzmocnić. Więc też warto o tym pomyśleć, mieć to przynajmniej z tyłu głowy, jak prowadzicie te wszystkie działania. Ja chyba powoli wyczerpuję swój czas, tak zerkam na zegarek, który mam tutaj ustawiony, ale to się w sumie... 5 minut. Jeszcze mam 5 minut, tak, ale to się w sumie dobrze składa, bo ja właściwie na tym slajdzie mam koniec i pomyślałam, że zerknę jeszcze, czy są jakieś pytania. To jest czas dla Was, mogę sobie otworzyć tutaj czat. Ja zachęcam w ogóle do kontaktu ze mną. Ja mam takie pytanie, Agata, Matusiak. Czy ty znasz takie szkoły, przykłady takich szkół, które wdrażają ten standard, o którym mówiłaś? Standard Well? Nie znam. Standard Well w ogóle w Polsce wdraża jeszcze w sumie niewiele nawet biur. To jest relatywnie świeży standard. To też trzeba powiedzieć, bo zielone budownictwo jako takie jest już bardzo mocno rozwinięte i my tutaj jako kraj jesteśmy dość mocno zaawansowani. Takie najbardziej popularne certyfikaty to jest GIT i BREEAM. Natomiast ten Well jest relatywnie świeżym w ogóle standardem, więc on sobie tak, no nie chcę powiedzieć, że raczkuje, ale na pewno jeszcze nie hula. Ale warto do niego zerknąć. To jest taki standard naprawdę, jak chcecie, nie wiem, swoje miejsce pracy zrobić lepszym, nawet sobie dom chcecie zrobić lepszy, taki wiecie, żeby lepiej się funkcjonowało, no to tam są takie wskazówki do życia, do ludzi. To jest bardzo proludzki standard. Sporo szkół chyba jednak wprowadza przynajmniej takie minima, że dzieci przynoszą swoje kubki, że nie ma tych plastikowych. I ogródki szkolne też, no to głównie szkoły demokratyczne, te wolnościowe, co mają często też miejsce, ale nie tylko, bo ostatnio już często spotykam się ze szkołami publicznymi, które mają przecież duże tereny często wokół siebie i przy tym boisku i tych orlikach i tym wszystkim tam kawałek tego jest, aczkolwiek często dla młodszych klas, a potem w sumie ci starsi, którzy mogliby to łączyć z tą większą świadomością i dołączając resztę wiedzy do tego, to jakby już mają to oddzielone, tak? Już nie grzebią się w tej ziemi. Tak, no właśnie, bo to jest też taka kwestia, ja mam poczucie, że jednak dużo szkół jest nieprzygotowanych właśnie na to i jakby... Ja obserwuję po swoim synu, słuchajcie, on ma 11 lat i ja widzę, że te kwestie na przykład wyglądu już są potem bardzo też istotne. Więc jak dziecko przy tym grzebaniu się w ziemi, wiecie, nie ma możliwości sobie się porządnie wyczyścić albo za chwilę ma jakieś inne zajęcia, na których musi, nie wiem, wyglądać tip-top, bo na przykład jest to, nie wiem, jakaś tam akademia czy chór czy cokolwiek innego, no to jakby... Też my musimy mieć z tyłu głowy, że to musi być jakoś sensownie zorganizowane. Ja pamiętam, że jak sama jeszcze chodziłam do szkoły, nie wiem, czy to dalej w Austrii funkcjonuje, ale nasza koleżanka z podstawówki wyjechała do Austrii i ona pisała oczywiście do nas wtedy, wiecie, żadnych maili, pisała do nas listy. I pisała nam w tym listach, albo jak przyjeżdżała na wakacje, to opowiadała, że my to, słuchajcie, mamy zajęcia z gotowania. A my wszyscy mówiliśmy, ale jak to macie zajęcia z gotowania? No my też mamy przecież technikę, sobie gotujemy. Ona mówi, nie, słuchajcie, mamy cały dzień zajęcia z gotowania, my tylko po to przychodzimy do szkoły. Więc to jest takie trochę też, wiecie, myślenie o tym, jak to się mieści w kontekście całego dnia. I to nie zawsze jest łatwe. Ja o tym mówiłam w przypadku rowerów, ale to w zasadzie dotyczy każdego działania, tak? Ponieważ u nas zajęcia w szkole są podzielone na lekcje, no to rezultat mamy taki, że mamy te ramy lekcji, i ciężko jest wychodzić poza to, ale gdyby myśleć o tym w kategoriach umiejętności do zdobycia, które ja tam próbowałam pokazać na przykładzie jakby konkretnej rzeczy, może dotyczyć różnych przedmiotów czy lekcji, no to wtedy trochę inaczej też myślimy o tym, jak ten dzień w szkole wygląda. To ja bardzo dziękuję. Szkoda, że nie możemy dłużej porozmawiać. Myślę, że powinniśmy się umówić na jakiś osobny jeszcze webinar.
Tak zróbmy. Tak, dobrze, dobrze, to się nagrało, wszyscy słyszeli, bo to, co mówisz, to teraz będzie mieć kontynuację w kolejnym spotkaniu. Bardzo dziękujemy, Agata, ci Dzięki ogromne. Za tą super porcję uporządkowanej też wiedzy i to będzie świetny materiał też do korzystania potem. A teraz właśnie Wioletta z Katarzyną pokażą nasz taki trochę challenge, który chcemy dać szkołom, bo to jest właśnie ten problem tutaj nie tylko tematu, ale też tego, jak to zmieścić w szkole, jak są te ramy lekcji. To wiem, że bardzo z tym walczycie, przygotowując ekowiki paczki nasze, jak te obszerne tematy edukacji klimatycznej zmieścić nie w 45 minutach, albo jak przekonać szkoły, żeby to połączyć. Także oddaję Wam głos, powiedzcie o naszym już niedługo wypuszczonym na świat, już kawałek dzisiaj zobaczycie, premierowe coś. Zapraszam. Tak, nasze najnowsze dziecko. Tak. Kasiu, która z nas udostępnia prezentację tylko? Obojętnie. Powiem szczerze, tylko hosta to, byśmy poprosiły. Tak, żeby któraś... Właśnie komu dać? Kasia, tobie dam, tak? Dobrze, to ja zacznę, bo ja też zaczynam mówić. Dzień dobry wszystkim. Ja nazywam się Katarzyna Kacz i tak jak wcześniej zostało wspomniane ze strony Intersera wspólnie z Wiolettą Matusiak z Wikimedia przygotowujemy projekt edukacji ekologicznej, o którym zaraz Wam opowiem, wytłumaczę, co się kryje rzeczywiście w tych wiki paczkach i co my z tym będziemy robić. Czy ja już dostałam hosta? Tak, tak, zobacz, czy możesz... Tak, jesteś kohostem. Dobrze. Powiedzcie mi, czy widać prezentację? Tak, tak, tylko udostępnij tam na cały ekran. Tak, tak, tak. No, nie chcę mi złapać. Chwileczkę. To przesłoniło mi, przepraszam, na chwilkę. Wszystko widać? Nie wiem, jak u innych. U mnie widać taką. To znaczy za bardzo tak, trochę powiększone. Tak, powiększenie jest duże. Jak się nie uda, to najwyżej z tych slajdów, tak jak było wyjściowo, ale wiesz co, bo. Ej, coś się. Zmniejszyć ekran, spróbuj o. O, albo tu właśnie. No to powiem Wam szczerze, że nie wiem, spróbuję z PDF-a puścić, może będzie. Dobrze. Czy teraz jest lepiej? Konie od początku się włączy. Czy teraz widać lepiej? Dobrze? Wiesz co, teraz widzimy dalej tamtą prezentację. Widzimy, ale widzimy całą nawigację też, po edycję całą, tak? O, jest dobrze. Dobra. Okej. Problemy techniczne muszą wystąpić w którymś momencie. Nie, no muszą, dobrze. Znaczy, że już nie musimy czekać w napięciu, kiedy nastąpią. Wszystko jest, teraz wszystko już za nami. Już za nami, dzięki. Tak jest. Dobra. A więc co się kryje w wiki paczkach? Pokrótce przedstawię, co to jest w ogóle za projekt i co my tutaj robimy. Ekowikipaczki to jest zestaw narzędzi edukacyjnych, który składa się w zasadzie z trzech edukacyjnych pudełek oraz scenariusza Escape Room do przeprowadzenia w bibliotece. Każdy z pudełek łączy ze sobą tematy z zakresu ekologii połączone z tematyką związaną z edytowaniem i tworzeniem treści w Wikipedii. Dodatkowo każde pudełko ma swojego patrona, każdy z patronów pisze list do uczniów, zapraszając ich na zajęcia. Trzy pudełka. Co to znaczy? Pierwsze pudełko opatrzone Eunice Newton Foote, bardzo ciekawą postacią. Pierwsza kobieta, pierwszy człowiek na świecie, która zajmowała się wpływem dwutlenku węgla na nasz klimat. Niestety trochę pominięta w historii nauki ze względu na czasy, w których dokonywała swoich odkryć, czyli XVIII wiek. I tutaj jest to pudełko, które łączy ze sobą klimat, negatywny wpływ dwutlenku węgla na nasz klimat oraz uźródłowienie. Drugie pudełko jest nazwane imieniem George'a Waringa. Jest on uznawany za prekursora recyklingu, jako pierwszy również wprowadził w Stanach Zjednoczonych, i to też było pierwsze miejsce na świecie, zbiórkę odpadów komunalnych, zaczął oczyszczać ulice miasta, zwrócił uwagę na to, że jest to ważny i znaczący temat. I tutaj recykling i odpady zostały połączone z otwartymi zasobami edukacyjnymi oraz licencjami Creative Commons.
Trzecie pudełko, nazwane imieniem Archimedesa, również bardzo ciekawej postaci, wszystkim znany, jeden z najwybitniejszych matematyków w historii naszych dziejów, starożytności, również ojciec hydrostatyki, dlatego jego imieniem zostało nazwane pudełko wodne, łączące zagadnienie z Wikipedii o edycji źródeł. Dodatkowo stworzymy scenariusz Escape Room, który będzie do zrealizowania w bibliotece stacjonarnie po to, żeby troszeczkę zaktywizować bibliotekarzy, także żeby zachęcić uczniów do tego, żeby zaglądali częściej do tej biblioteki, żeby zobaczyli, że jest to ciekawe miejsce, w którym nie tylko można wypożyczyć książki, ale zrobić też coś więcej. Również Escape Room powstanie w formie online na platformie Geniali, po to, ze względu na czasy, jakie mamy, żeby można było to przeprowadzić z uczniami online, niekoniecznie stacjonarnie. Sam scenariusz Escape Room uwypukla wiarygodność, fact-checking, a także będą zawarte w nim kwestie fake newsów. I uczniowie, żeby wydostać się z biblioteki, będą musieli odpowiedzieć na kilka zagadek. A co się kryje w samych paczkach? W każdym pudełku znajduje się scenariusz umożliwiający przeprowadzenie zajęć, 22 stronnych kart, na podstawie których będzie można także przeprowadzić zajęcia oraz element nauki poprzez zabawę, czyli mini gra wraz z instrukcją. Tutaj pokrótce omówię od dołu, nazwijmy to w ten sposób, zacznę od gier. W pudełku z recyklingu i odpadów jest umieszczona kostka Rubika. Można by było pomyśleć, dlaczego kostka Rubika. Połączenie tutaj, jakie wykryłyśmy, jest, można by powiedzieć, w miarę oczywiste, ponieważ kostka Rubika układa się na podstawie algorytmu. Jeżeli pominiemy jakiś ruch, nie będziemy w stanie ułożyć. Nawet jeżeli jakiś element wskoczy nam przypadkowo na dobre miejsce, to kolejne etapy przy wykonywaniu algorytmów udowodnią, że jednak miało to znaczenie, żeśmy go nie wsadzili poprawnie. I tak samo jest z odpadami i recyklingiem. Nie możemy pominąć żadnego kroku, żeby odpowiednio zagospodarować nasze odpady, przeprowadzić recykling i dbać o nasze środowisko. W pudełku klimatycznym umieszczone są drewniane story cubes, klimatyczne drewniane story cubes, na podstawie których uczniowie będą mogli w trakcie zajęć ułożyć własną opowieść klimatyczną, zwrócić uwagę na zagadnienia związane z tematyką klimatu. W pudełku wodnym został umieszczony stomachion. Wymyślenie stomachionu zresztą przypisuje się Archimedesowi, którego imieniem jest nazwane to pudełko. Jest to układanka składająca się z 14 elementów i tutaj oprócz możliwości ułożenia łódki, tak jak jest na zdjęciu, która niewątpliwie łączy się z wodą, każdy element układanki został przypisany do innego wykorzystywania, zużycia przez nas wody dziennie. Na slajdzie też jest umieszczona instrukcja i taka instrukcja została stworzona do każdej z tej gry, żeby uczniowie mogli samodzielnie też z tego korzystać poza zajęciami. Karty. Tak jak wcześniej wspomniałam, w każdym pudełku jest umieszczone 22-stronnych kart. Karty zostały podzielone na 4 segmenty. Pierwsze to są te tak zwane karty pojęcie. Tutaj są przedstawione pojęcia, które także ułatwią nauczycielowi przeprowadzenie zajęć, wytłumaczenie że pojęć, które będą omawiane w trakcie zajęć. Drugi segment to są karty otwórz głowę. Tutaj są dopasowane do tematyki scenariusza zajęć. Uczniowie poznają ciekawostkę i dostają pytania, które mają pobudzić ich myślenie, poddać pod refleksję tematykę, jaką się będą zajmowali. Czwarty segment, kolejne 5 kart, to są karty co by było gdyby i podobnie jak karty otwórz głowę, są na nich zawarte różne ciekawostki i uczniowie też muszą się zastanowić, na przykład tak jak tu jest pokazane, co by było, jakby ludzie nie wymyślili butelki PET. I ostatni segment to są tak zwane karty zadania i z jednej strony jest umieszczone zadanie, na przykład wyszukiwanie na czas jakiejś informacji lub tak jak z drugiej strony zagadka dotycząca treści ze scenariusza. I jeżeli chodzi o karty co by było gdyby i karty otwórz głowę, one są dopasowane stricte do scenariuszy, które tworzymy wspólnie z Violettą i też będą pomagały uczniom wykonać pracę, które im zadajemy na lekcjach.
Ja też tak nieśmiało powiem, że te karty to chyba się najbardziej spodobają z tego wszystkiego, bo będzie można je naprawdę wykorzystywać w różnych scenariuszach, nawet nie tylko w tym, który my z Kasią wymyśliłyśmy. Także karty są świetne. W ogóle wszystko jest fajne, ale karty to błąd. Ja jeszcze może dodam, bo jeszcze nie wiem, czy jeszcze coś powiedzieć. Jeszcze mówimy, jeszcze potrzebujemy parę minut, bo to jeszcze koniec. Ja tylko chciałam, to ja jeszcze wspomnę, tylko że te paczki pójdą w pierwszej kolejności tej Tak, będzie. Z racji tego, tak, to ja już to powiem. Z racji tego, że w projekcie. W projekcie, właściwie w tym pierwszej Wiki Szkole, w takim większym projekcie, programie można powiedzieć, współpracuje z nami 14 szkół z terenu całej Polski i to właśnie dla nich miały powstać te materiały i te 14 szkół na pewno zostanie obdarowane tymi paczkami, tymi wszystkimi trzema Wiki paczkami, Wiki boksami. Natomiast całość, to co teraz opowiadamy, będzie dostępna też na naszej stronie i posłałam też linki, w którym miejscu można tego szukać na stronie Wiki Szkoły, do korzystania dla wszystkich. I tak pracowałyśmy nad tymi scenariuszami, aby można było właśnie pracować stacjonarnie, czyli wydrukować sobie te materiały, pobrać z naszej strony, wydrukować. No one oczywiście już nie będą takie same jak te paczki, które te 14 szkół dostanie, dlatego że tamte są naprawdę ładne, estetyczne, drewniane, piękne pomoce. Natomiast będziecie też wszyscy nauczyciele, którzy będą chcieli skorzystać z tych scenariuszy, będą mogli sobie wydrukować, pobrać te materiały i w wersji, czy to w wersji stacjonarnej przeprowadzić takie zajęcia, czy to w wersji online, bo i taką możliwość opisałyśmy. I ważne, żeby jeszcze powiedzieć, że zachęcamy do pracy warsztatowej, tak, do pracy w grupie, czyli dużo jest pracy własnej uczniów, podzielenia ich na zespoły i pracowania nad różnymi treściami, bo treści są ogromne, które zostały zawarte tutaj w tym scenariuszu, a i tak musiałyśmy okroić, no bo wiadomo, że lekcja ma tylko 45 minut. Elementy metody design thinkingowej, czyli na przykład projektowanie, dla kogo my to robimy, tak? Jakby dlaczego to jest ważne, dla kogo my to robimy, czyli te elementy tej metody design thinking. I w trzecim scenariuszu już się nam pojawi tak jakby wszystko, co, czyli i metoda warsztatowa, i podejście rozwiązywania problemów po to, żeby uczniowie stworzyli grę na temat wody. Także trzy takie metody pracy z grupą, z uczniami. Aktywnie, twórczo, raczej głośno niż cicho, ale wydaje mi się, że z wielkim fanem i że uczniowie z chęcią będą na tych lekcjach uczestniczyć i jeszcze z wykorzystaniem nowych technologii, bo zachęcamy do tego, aby mogły dzieciaki korzystać z internetu, ale także ze swoich telefonów, sprawdzając hasła w Wikipedii czy w innych miejscach, czy nawet tworząc różnego rodzaju rozwiązania, bo projektują, prototypują, ale później też pokazują i prezentują swoje rozwiązania przed całą grupą, to co wypracowali w zespołach. Także tak to będzie mniej więcej wyglądało. Ja jestem pod wielkim wrażeniem i się bardzo, w ogóle bardzo Wam dziękuję, Katarzyna i Wioletta, że tę moją myśl, która gdzieś była kiedyś mglista, jeszcze Was nie znałam w ogóle i miałam ją, odkąd zaczęłam pracować w tym stowarzyszeniu, ona się nagle tutaj materializuje i nagle tak poczułam to i to jest niesamowite, bo zobaczyłam też zdjęcia tych rzeczy i nie mogę się doczekać już. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, bo Ania Pająk jest z nami. Aniu, witam Cię serdecznie. Ania jest jedną z tych nauczycielek, do której Wiki Box poleci już za niedługo. Mariusz też, tak. I Mariusz też, oczywiście, tak. Także szkoda, że nie możemy całej Polski tym obdarować, ale zobaczymy, pomyślimy, jak możemy wymyślić. Zresztą nauczyciele są kreatywni, myślę, że możemy Story Cubes wspólnie wymyślić też potem tak lokalnie, jak zrobić i tego typu rzeczy. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że... Ja mam już na to pomysł, więc... Właśnie, ja zaczęłam... Damy radę. Fajnie, ja też myślę o tym. I co jeszcze chciałam dodać, że tam dziewczyny to wspominały właśnie o źródłowieniu wiarygodności, bo jakby nam zależy na tych narzędziach wikipediowych w tym wszystkim. I tutaj też współpracowaliśmy z Wojownikami Klawiatury, którzy mają ten profil i program dla młodzieży o źródłach.
Także takie fachowe rzeczy jak fact-checking robić i tak dalej też będą w tych materiałach. Także widzicie, że tam będzie szkatułkowa metoda wszystkiego i wszystko i można to rozdzielić na różne zajęcia. Dlatego jest woreczek, bo wymyślałyśmy tak, prawda, że ja miałam wizję jakiejś wielkiej paki, a w czasie rozmów wyszło nam, że jeżeli to ma być na różnych lekcjach, to nauczyciel musi mieć woreczek, z którym będzie przemierzał korytarze, żeby mógł tak, pójść chemik do biologa, a biolog do kogoś od WOS-u, tak? Tak, nie zostało to wspomniane, rzeczywiście trzy pudełka plus scenariusze będą się znajdowały w worku. W worku. Dobrze, ja nie chcę tu przedłużać, ale my możemy jeszcze o tym, bardzo Wam dziękuję, chyba że chcecie jeszcze coś dodać na koniec.